But jest idealnie czysty tylko pierwszy i ostatni raz i musi być założony zaraz przed wejściem na scenę. Zastanówcie się wszyscy teraz, jaka jest wasza jedna rzecz, która zawsze może ocalić waszą firmę, gdyby znalazła się na skraju bankructwa albo przechodziła jakiś kryzys. Jedna rzecz. Gdybyście mi zadali to pytanie, odpowiedziałbym: zostawcie mi znajomych na fejsie, a odbuduję wszystko. Już tu macie, jak bym to zrobił. 5000 znajomych na Facebooku. Taki jest limit. Taki limit znajomych świadczy o tym, że dodajemy nie tylko tych, których znamy, ale też tych, których chcemy poznać na przykład w celach zawodowych. Wystarczy, że 2% tych 5000 znajomych, 2% to jest bardzo niski współczynnik konwersji. Mój sięga czasami nawet 50%, ale wystarczy 2%. Weźmy najniższy. 2% z nich odpowiada, to daje 100 klientów. 100 klientów przy najniższym koszcie obsługi abonamentowej u mnie 3000 zł daje 300 tysięcy złotych miesięcznie. 300 tysięcy złotych miesięcznie to jest mój koszt operacyjny utrzymania naszej firmy. Wszystko, co dzisiaj mam firmy, ludzi, zawdzięczam profilowi osobowemu na fejsie. Nawet to, że tu jestem, napisałem kiedyś, wtedy jeszcze do mojego nieznajomego Bartka Berlińskiego, że nie wyobrażam sobie imprezy I Love Social Media bez mnie. Napisałem do niego na Messengerze, dodałem go do znajomych i poprosiłem go o to, żeby zarekomendował mnie do osoby z ich grupy odpowiedzialnej za organizację tego wydarzenia, czyli do Cezarego. Cezary otrzymał już nie moją inicjatywę, tylko rekomendację i potem on zwrócił się do mnie, a ja zacząłem udawać, że mi już nie zależy. Najciekawsze dopiero miało przyjść. Obaj oni napisali do Kasi odpowiedzialnej za organizację operacyjną tej imprezy i Kasia, no dla Kasi to ja już byłem gwiazdą. Muszę się przyznać, że znalazłem się tutaj z własnej inicjatywy, bo właśnie na tym polega social networking, właśnie na tym polega aktywna sprzedaż, na wychodzeniu z inicjatywą, bo wszystko, co mam, zawdzięczam swojemu profilowi osobowemu na fejsie i relacjom międzyludzkim. 70% wszystkich moich pracowników pochodzi z moich znajomych na fejsie. 40% wszystkich naszych klientów pochodzi z moich znajomych na fejsie. Ponad 50% wszystkich zapytań ofertowych dzisiaj kierowanych do moich firmy kierowanych jest na mojego Messengera. Dzisiaj 90% wszystkich dostawców naszej firmy, czyli ludzi, którzy z nami współpracują, kontrahentów, freelancerów, podwykonawców, dostawców, klientów, to moi znajomi na fejsie. Nawet jak na początku nie byli moimi znajomymi, potem nimi zostali, bo tłumaczyłem im, że ja nie potrafię zbudować z kim zaufania, jeżeli nie mam go w znajomych na fejsie. Dlaczego? Ponieważ biznes chcemy robić z ludźmi, którzy nie tylko są specjalistami, fachowcami, z ludźmi, których lubimy. Na Facebooku, w mediach społecznościowych wszystkich najpierw byli ludzie, dopiero potem firmy. Dlatego porozmawiajmy dzisiaj o 5 strategiach,
biznesowych, marketingowych, strategiach sprzedaży, w których profil osobowy w social mediach odgrywa kluczową rolę. Strategia numer jeden, dla mnie najważniejsza, czyli aktywna sprzedaż bezpośrednia w sektorze business to business. Aktywna sprzedaż bezpośrednia w sektorze business to business tym różni się od B2C, że produktu nie kupujemy przez dodanie do koszyka, ale ten produkt wymaga budowania relacji. Budowanie relacji wymaga czasu, dlatego tak zwany lejek sprzedaży w sektorze B2B jest po prostu długi. Rolą budowania relacji międzyludzkich w social mediach jest skracanie tego lejka sprzedażowego do minimum. Jak to zrobić? No jesteśmy dzisiaj tutaj na imprezie I Love Marketing and Social Media. No byliśmy wczoraj na imprezie, poznaliśmy się, widzieliśmy się i dodajemy się do znajomych. W najlepszym możliwym przypadku spotkamy się znowu na kolejnej imprezie za pół roku, rok. W tym czasie, jeżeli dodamy się do znajomych i będziemy dbać o tę miłość, o tę znajomość, no to mamy szansę skrócić ten lejek sprzedażowy. Jeżeli wśród znajomych jest potencjalny na przykład klient, wówczas ja cały czas utrzymuję te relacje, wrzucam zdjęcia, w których mówię, że rzeczywiście prowadzę te firmy, buduję zaufanie, buduję wiarygodność. Po co? Po to, żeby na następnym spotkaniu zamiast się przedstawiać, od razu podpisać umowę, czy to współpracy, pracy, podwykonawstwa, pozyskanie klienta. W lejku sprzedaży bezpośredniej potrzeba takich spotkań 5. Jeżeli ocieplamy te relacje poprzez znajomość na fejsie czy w mediach społecznościowych, ten lejek skracamy do minimum. A teraz idźmy krok dalej. Jak dodawać nieznajomych do znajomych na fejsie? Otóż społeczeństwo nasze jest już gotowe przyjmować nieznajomych w 100% na LinkedInie, nie do końca jeszcze na Facebooku, ale są na to gotowi. Są na to gotowi, żeby przyjmować nieznajomych na fejsie, ale nie są gotowi przyjmować osób anonimowych. Dlatego pamiętajcie, że dodając nieznajomego do znajomego, a umiejętność nawiązywania znajomości z nieznajomymi to podstawowa cecha dobrego przedsiębiorcy, handlowca, HR-owca, marketera itd., to pamiętajcie o tym, żebyście swój profil dobrze przygotowali. Wasz profil musi mieć posty publiczne. Znaczy osoba, która dostaje od was zaproszenie, nie widzi waszych postów publicznych. Patrzcie też na to, czy są posty publiczne osoby, którą dodajesz. Jeżeli ona nie ma postów publicznych, znaczy, że jest introwertyczna i szansa, że cię przyjmie, jest mała. Napiszcie wiadomość, podajcie pretekst. Na przykład napiszcie dzisiaj do mnie wiadomość, żeby dodać mnie do znajomych, że widzieliście moją konferencję i oczywiście bardzo wam się podobała. I w ten sposób znajdujecie pretekst, punkt zaczepienia do nawiązania znajomości. Jeżeli ktoś was odrzuci, nie przyjmie waszego zaproszenia, popracujcie w call center. To zrozumiecie, co to znaczy odrzucenie. Jeżeli na 10 zaproszeń do znajomych jedna nie przyjmie, to na 200 telefonów call center, jak jedna przyjmie, to będziecie szczęśliwi. Strategia numer 2, marka osobista. Postawmy różnicę między social networkerem i marką osobistą. Marka osobista, wszyscy wiemy, co to znaczy, sprawdza się w sektorze B2B, ale jeszcze bardziej B2C. Ona wymaga takiego ekstrawertycznego, przebojowego nastawienia do rzeczywistości. Social networker natomiast to jest osoba, która może być nawet introwertykiem. To jest osoba, która social media traktuje bardziej jako komunikator. Jeden do jeden i ona buduje sieć znajomych. W jednym i w drugim przypadku pamiętajcie o jednej zasadzie. Jeżeli będziecie już tworzyć tą sieć znajomych, zostańcie ekspertem w jednej branży. Możecie być kapitałowo powiązani z kilkoma firmami, tak jak ja, ale specjalistami będziecie tylko od jednej branży. To jest jedno z 22 praw marketingu, który mówi, że nie będziesz specjalistą żadnej branży, jeżeli będziesz się uganiał za każdą. Zadaję sobie wobec tego pytanie w tej strategii, czy budowanie marki osobistej przez foundera jest dobre dla jego firmy. To jest dylemat, z którym ja teraz walczę. To znaczy, mam firmy, przecież firmy są ważniejsze ode mnie. Dlatego przez pierwsze 5 lat nie budowałem w ogóle marki osobistej. Otóż budowanie marki osobistej ma swoje minusy. Minusem jest to, że jest to czasochłonne. Ten czas moglibyście przeznaczyć na sprzedaż, promowanie firmy. Jest to też nieskalowalne. Jeżeli zbudujecie swoją reputację w mediach społecznościowych, w pewnym momencie, tak jak ja, dostaniecie mnóstwo zapytań ofertowych i każdy będzie oczekiwał, że to wy będziecie obsługiwać tych klientów. W pewnym momencie zobaczycie sufit. No nie wystąpię na 2 konferencjach naraz i nie obsłużę 100 klientów, a podstawową zasadą biznesu jest jego skalowalność. I w końcu, wbrew pozorom, budowanie marki osobistej zmniejsza wartość waszej spółki. No weźmy przykład, że chcecie sprzedać waszą spółkę bez siebie. No to bez was, a jesteście największym aktywem tej firmy, która tą firmę ciągnie, no to jej wycena spada. Ale ma to też swoje plusy. Otóż ludzie są oryginalni, firmy mogą być do siebie podobne. Dzięki ludziom firmy stają się oryginalne.
Jeżeli zakładacie startup, jest to największa aktywa waszej firmy, więc te koszty promocji są niskie. I w końcu marka osobista wzmacnia markę pracodawcy. Tak, strategia numer 3. Marka pracodawcy i rekrutacja na Facebooku. Żyjemy w czasach pracownika. Na rynku pracownika, w której pracodawca zabiega o pracownika, a nie na odwrót. Pierwsza dekada XXI wieku. Powszechnie zaczęto używać internetu do szukania pracowników. Wtedy w ogóle, moim zdaniem, współzawodnictwo pracy dało początek budowania marki osobistej przez niegwiazdy. Natomiast w drugiej dekadzie to pracodawca zaczął zabiegać o pracownika i to pracownik zaczął sprawdzać firmę. W związku z tym powstała taka potrzeba budowania marki pracodawcy. Atmosfery firmy nie pokażesz na ogłoszeniu rekrutacyjnym. Nie napiszesz tam Times New Romanem, że atmosfera, dobra atmosfera w naszej firmie panuje. Pokażesz to natomiast w social mediach, czyli pokażesz charakter swojej firmy. To jest jedna z naszych firm, to jest nasza wigilia. Nigdy nie dostałem więcej CV niż podczas naszej wigilii, gdzie wszyscy robili sobie selfie. Jaka piękna atmosfera. A ten post, który wrzuciłem przedwczoraj, zastanawiałem się nad tym, czy wrzucić ten post, no bo czym się tu chwalić, że kupiliśmy nowe, wygodne fotele. Ale wrzuciłem ten post, ponieważ dorobiłem do niego ideologię, że oprócz tego, że kupiliśmy fotele, zamówiliśmy fizjoterapeutę, który uczył ludzi siedzieć. Kiedy wrzucam post i wykazuję w nim troskę o pracownika, mam więcej zaangażowania nawet niż jak wrzucam post z moim synem. To jest niesamowite. Po prostu to jest takie zaangażowanie, że żadne ogłoszenie rekrutacyjne nie daje mi takiej konwersji. Zadaję teraz bardzo trudne pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście pracodawcą lub HR-owcem. Wchodzicie na czyjś profil osobowy na Facebooku i jego przekonania nie zgadzają się z waszymi. Przekonania osobiste. Czy zatrudniacie taką osobę? Jest specjalistą, ma świetne referencje. Czy zatrudniacie? Ja nie odpowiem. Natomiast mam znajomego przedsiębiorcę, który jest gejem, miał swoją rekruterkę. Ona znalazła jednego programistę, który wyraźnie, oprócz tego, że był specjalistą, wykazywał pewne takie homofobiczne zapędy. Ona postanowiła zachować się profesjonalnie. Zatrudniła go. Mało tego, przedsiębiorca się zgodził. On przyszedł do pracy. Przywitał się ze swoim szefem, zobaczył, że jest coś nie tak i tego samego dnia złożył wypowiedzenie. 92% rekruterów dzisiaj sprawdza kandydata w social mediach. Aż 55% z nich, a są to dane z 2015 roku, podejmuje decyzję o niezatrudnieniu kandydata ze względu na jego posty, o jego poglądach osobistych. Jak wy będziecie robić, ja wam nie sugeruję, bo nie ma tutaj obiektywnej odpowiedzi. Jednak rekruterzy i wszyscy chcą robić biznes z ludźmi, których lubimy, a nie tylko z ludźmi, którzy są specjalistami. Strategia numer 4. Influencer marketing. Jedna z najbardziej opiniotwórczych form promocji. Wyobraźcie sobie teraz następującą sytuację. Jak myślicie? Które z tych dwóch profili osobowych na Instagramie będzie miało większy wpływ na swoją społeczność obserwujących? Czy Ania Rubik, mająca 700 tysięcy obserwujących, czy 700 kobiet, mająca każda 1000 obserwujących, łącznie 700 tysięcy obserwujących? Teraz marka może przeznaczyć budżet na współpracę z 1000 kobiet lub budżet na współpracę z jedną gwiazdą Anią Rubik. Zasięg jest ten sam, koszt też jest ten sam. Który wpływ będzie większy, jak myślicie? Badania wykazały, że te 700 kobiet mające mniejszą społeczność mają z nimi bliższe relacje, dlatego influencer marketing jest najbardziej opiniotwórczą formą marketingu społecznościowego. W związku z tym powstaje coś takiego jak konieczność automatyzacji influencer marketingu. To jest taki termin bardzo nowy. To znaczy, jeżeli marka ma współpracować z jedną Anią Rubik, no to się z nią dogada. Jeden do jednego. Natomiast jak ma pracować z 1000 kobiet, no to wówczas potrzebne są takie platformy, które zrzeszają setki tysięcy influencerów i taką platformą, z którą my na przykład współpracujemy jako agencja Social Media Click Community, jest platforma Indahash. Natomiast to, co jest najbardziej wspaniałe we współpracy z influencerami, to jest user-generated content. My jako agencja Social Media Click Community, kiedy zaczynaliśmy z Facebookiem, no to Facebooka prowadzi się dosyć prosto, centralnie, ponieważ posty są bardzo korporacyjne. Natomiast jak wszedł Snapchat, wszedł Instagram, no to wówczas tego generowanie tego kontentu odgórne stało się trudne. No można mieć parę szminek i udawać, że się robi zdjęcie, natomiast influencer marketing, on generuje kontent i współpraca z influencerami jest dobra pod wpływem budowania opiniotwórczego zasięgu, ale jeszcze lepsza pod kątem generowania kontentu, który marka może potem ukrywać miesiącami.
Strategia numer 5. Chyba najbardziej kontrowersyjna. Wszyscy mnie namawiali do tego, żeby o tym nie mówić na tej imprezie. Życie prywatne na Facebooku. To jest moment, w którym trzeba powiedzieć o kilku różnicach między LinkedInem, a między Facebookiem. Na LinkedInie ludzie rzucają posty zawodowe. Na Facebooku posty zawodowe mieszają się z postami prywatnymi. Jeżeli chcecie zrozumieć sprzedaż relacyjną B2B, to stawianie granicy między życiem prywatnym i zawodowym nie jest dobre. To nie jest sprzedaż pasywna. Tu się zna klientów. Tu trzeba zbudować zaufanie. Jeżeli zdecydujecie się używać właśnie Facebooka, nie tylko LinkedIna, a polecam używanie LinkedIna, od kiedy przejął go Microsoft, można dodać nieograniczoną ilość znajomych i można bez uzasadnienia dodać każdego i nie ma nawet limitu, więc jest to niesamowity potencjał. Natomiast ciągle nie ma tam 10 milionów użytkowników, którzy są na Facebooku. No do nich też trzeba jakoś dotrzeć. Więc jeżeli zdecydujecie się na to, żeby pomieszać życie prywatne z zawodowym i chcecie zawodowo traktować media społecznościowe, tak jak ja, to zalecam wam jedną rzecz. Jeżeli wrzucicie post prywatny o was, dla was, z waszym kotkiem, czy z waszym życiem prywatnym, pamiętajcie o tym, żeby wasz przekaz zawsze był uniwersalny, zawsze dawał wartość innym. No weźmy na przykład jedno ze swoich zdjęć, które ja wrzucam codziennie rano przed pójściem do pracy. Przygotowuję swojego syna, aby odprowadzić go do żłobka. Jaki tu jest przekaz uniwersalny? Co to jest za wartość dla innych, że ja właśnie przygotowuję swojego synka, żeby odprowadzić go do żłobka? Jak myślicie? Na przykład work-life balance. Bardzo ważna sprawa dotycząca zainteresowanych na przykład kandydatów o pracę. Work-life balance jest ważne. Życie prywatne w zgodzie z życiem zawodowym. Jakie jeszcze? Przedsiębiorca buduje swoją wiarygodność. Co jeszcze? To jest zdjęcie z misją ratowania świata. Mamy czasy pracownika, kochani. Zaraz nie będzie miał kto pracować. Zakładajcie nie tylko firmy, zakładajcie rodziny. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeżeli zdecydujecie się zrobić mieszankę życia prywatnego z życiem zawodowym, to róbcie to. Bo biznes my robi z ludźmi, którzy nie tylko są specjalistami, ale z ludźmi, których także lubimy. I tak postrzegam ideę social networkingu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Serdecznie gratuluję Jakuba. Dodajcie mnie proszę wszyscy do znajomych na fejsie, ale stuknął mi limit, jest problem. Dlatego, jeżeli będziecie mnie dodawać do znajomych, to bardzo was proszę o zastosowanie wszystkich praktyk social networkingu, którego dzisiaj poznaliście. Pamiętajcie o postach publicznych, bo muszę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Napiszcie do mnie wiadomość, ponieważ tych zaproszeń dostaję dużo i ja wtedy was dodam i w ten sposób ocieplimy nasze relacje i spotkamy się szybciej na fejsie. Chciałbym zadedykować tę prezentację ludziom, którym zawdzięczam wszystko. Wybaczcie mi, że przez moment odwrócę się do was plecami, ale chciałbym zadedykować ją moim znajomym na fejsie. I love my Facebook friends. Dziękuję wam, kochani, zawdzięczam wam wszystko. Kocham swoich znajomych na fejsie. Dziękuję, że jesteście. Rahim Black. A wam mówię, do zobaczenia na fejsie. Cieszę się bardzo. Dajcie mi do znajomych na fejsie, napiszcie wiadomość. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, mamy dobry kontakt z Facebookiem i rozwiążemy wszystkie wasze techniczne potrzeby. Chętnie pomogę, chętnie doradzę. Pamiętajcie tylko o mnie, oceniając mi podczas tej prezentacji, kiedy potem będziecie coś chcieli. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że napisałeś na Facebooku, na Messengerze, że chcesz się zgłosić i że to przekazali później kolejnym osobom i już jesteś gwiazdą tej konferencji.